Radio CKP.IDE. Witam Państwa przy mikrofonie Andrzej Leusz. Dziś w Radiu CKP.IDE przybliżymy relacje polsko-ukraińskie w kilku płaszczyznach oraz jeszcze na chwilę powrócimy do dziesięciolecia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, wcześniejszy prezes Fundacji Wolność i Demokracja, Robert Krzyżewski, który uczestniczył w obchodach dziesięciolecia centrum, w rozmowie z Danutą Stefanko przeanalizował relacje polsko-ukraińskie przez pryzmat historyczno-kulturowy. Panie dyrektorze, uczestniczy pan w obchodach dziesięciolecia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Jakie znaczenie centrum, ale też podobnych organizacji pozarządowych jest w budowaniu relacji polsko-ukraińskich? No, pani pytanie jest dosyć ciekawe. Ale ja bym jeszcze bardziej rozbudował, bo zapytałbym, jakie było, jakie jest, jakie być może. I tutaj widać pewną sprzeczność, pewne napięcie w owych funkcjach, jakie mogą spełniać organizacje polskie w tym centrum. Bo oczywiście ich najważniejszą funkcją, funkcją, dla której takie organizacje powstały, istnieją, to jest funkcja wspierania, trwania polskiej tożsamości narodowej albo jej odbudowy. No tożsamość jest czymś, co się mieści przecież w ludzkich głowach, ona sama się nie pojawia. To wymaga jakiejś pracy na poziomie prostym, nauki języka, na bardziej skomplikowanym, zdobywania wiedzy kulturowej, historycznej, geograficznej. To przecież też jest element wiedzy, że Wisła po polskiej krainie płynie, że kopalnia soli jest w Wieliczce na południu, a na północy są piaszczyste plaże Bałtyku. I to wszystko jest element polskiego patriotyzmu. Ale pamiętajmy też, że już nie tylko w XXI wieku, ale w wieku XX, świat się stał światem bardzo silnie zintegrowanym kulturowo. Państwa, w których przychodzi nam żyć, wypełniają przestrzeń naszego kulturalnego życia. Szkołą, pomnikami, nazwami ulic. W tym sensie każda mniejszość narodowa ma wielki kłopot, żeby się utrzymać w środowisku obcym. Oczywiście, jeżeli ona mieszka w zwartej grupie, no Polacy na Ukrainie w zwartej grupie nie mieszkają. Mieszkanie w zwartej grupie pomaga żyć. Mamy sąsiadów, którzy mówią tym samym językiem. Wszyscy żyjemy wokół, powiedzmy, wspólnej świątyni. Tak bywa. Ale to nie jest przypadek Polski na Ukrainie. W konsekwencji Polakom na Ukrainie chyba dość trudno swoją tożsamość utrzymać. Ale utrzymanie tej tożsamości z konieczności wiąże się z budowaniem swoistego getta. Z takim sanitarnym, powiem to w cudzysłowie, odcinaniem się od tego, co polskością nie jest. A więc, podsumowując ten element mojej wypowiedzi, ten temat, bycie Polakiem tutaj to jest bycie nie Ukraińcem. W taki właśnie silnie, przepraszam za to może zbyt intelektualne pojęcie, ale w taki dialektyczny sposób. Jesteśmy nie Ukraińcami, my Polacy na Ukrainie. Ale przecież z drugiej strony, jako ludzie mieszkający tutaj, mamy przyjaciół, macie przyjaciół, tak to powiem. Sentyment do tej ziemi. Przeżywacie te same problemy, jak teraz wojna. I na to nałożyło się coś jeszcze. W takim dialektycznym napięciu była przecież cała polskość z ukraińskością przez wiele, wiele lat. I to jest zupełnie inny temat, a ten temat można by mówić i długo, i być może w innym miejscu. I to napięcie teraz powoli znika. Wydaje się, że polski kresowy sentyment dosyć naturalny. My Polacy czujemy się związani z, pozwolę sobie na cytat, z rycerzami z kresowych stanic. Nawet jeżeli jesteśmy potomkami z Błot nad Narwią i z Piachów Mazowsza. To uważamy się potomkami tych, którzy byli w kresowych stanicach. Ale ja bym to wyraźnie odróżnił od tego, co w rosyjskim wydaniu jest ruskim mirem, bo nam chyba zawsze, nam Polakom, nam polskości chodziło o to, żeby nas lubiano. No jak nas polubili, to chyba, a Ukraińcy nas rzeczywiście zas mocno polubili, pomijam, że polubili nas za coś, ale to chyba nie jest istotne. Ważny jest ich stosunek do nas teraz. Niesłychanie rzeczywiście ciepły i bliski, to chyba to zaspokaja nasz kresowy sentyment. A z punktu widzenia Ukraińców to było też niesłychanie ważne przeżycie, bo z ich punktu widzenia polskość stanowiła rodzaj zagrożenia, te, mówiąc symbolicznie, kamienie mówiące po polsku. No to są bardzo często tu w Stanisławie ludzie, którzy są po prostu przesiedleńcami z terenów obecnej Polski. To jednak kilkaset tysięcy ludzi, którzy przed wojną byli, mieszkali na terenach obecnej Polski. Po II wojnie światowej zostali deportowani na sowiecką Ukrainę. Z ich punktu widzenia też była pewna zadra w sercu w sprawie Polski i też ta obawa, a co Polska zrobi? Ta rosyjska propaganda mówiąca, że a Polacy może zechcą odebrać to, co kiedyś było Polską. Swoją drogą to pytanie, co to znaczy to, co kiedyś było, bo nasze kresy wschodnie się nie kończą jakąś bardzo wyraźną linią. Niektórzy przyjmują za tą linię granicę II Rzeczpospolitej, ale już ona była jakimś tam kompromisem. Tak, kompromisem jest obecna granica również. Ona też przebiegała po terenach mieszanych etnicznie. Ale to już właśnie ciągnie nas w kierunku zupełnie innego tematu.
wydaje się, że ten wzajemny ból, bo on nie jest wzajemny, ten nasz sentyment do Kresów z jednej i ta ukraińska obawa, co ci Polacy naprawdę chcą, a z drugiej strony myśmy też nasze domy stracili, domy gdzieś nad Sanem, co faktycznie mieli. I to wszystko raptem zostało zastąpione przez niesłychane poczucie bliskości. Ukraińcy, którzy się w Polsce znaleźli, raptem, chyba ze zdziwieniem, zorientowali się, że się nie czują obco. Polacy zobaczyli w Ukraińcach coś, co chyba zawsze chcieli zobaczyć, ale uważali, że Ukraińcy tacy akurat nie chcą być. I to chyba doprowadziło do relacji dwóch kultur bardzo bliskiej. I to dało możliwość wam, Polakom na Ukrainie, znalezienie się w zupełnie innej sytuacji. Nie jesteście, przepraszam, no to wszystko, co teraz mówię, powiedziałem w cudzysłowie, biedną wspólnotą porzuconych przez ojczyznę rodaków, którzy są wykorzystywani przez miejscowych ciemiężeni i jedyne, co wychodzi z waszych ust, to skarga do matki ojczyzny, żeby wam pomogła przetrwać w tym wrogim terenie. Tylko tak naprawdę stajecie się rzeczywiście oknem na coś, co się z ukraińskiego punktu widzenia okazało bardzo ciekawe. I teraz można powrócić do waszego centrum. To, co wyróżniało je od samego początku, to była próba, jak najdalej idąca próba niebycia polskim gettem, co nie było łatwe. A dzisiaj okazało się, że ten model, który zaproponowaliście, nazwijmy to dosyć roboczo prototyp innego podejścia do polskości na Ukrainie, okazał się wiele bardziej funkcjonalny niż coś innego. Tak, ja wczoraj patrząc na wykresy pokazujące waszą działalność, zauważyłem zmniejszenie aktywności przez COVID i przez wojnę. Ale zmniejszenie, nie likwidację. To jest bardzo istotne, bo wiele polskich środowisk właściwie kompletnie zniknęło. No, wyjechali do matki ojczyzny, koniec. Ale wy tu jesteście niesłychanie potrzebni. Ja myślę, że to jest chyba największe wyzwanie, jakie przed wami teraz stoi, bo teraz jest to przestrzeń do zagospodarowania. Z wielkim zainteresowaniem słuchałem wystąpień Ukraińców i co ciekawe, nie tylko wy, którzy tworzyliście od samego początku, albo od pewnego momentu przynajmniej, centrum, ale i Ukraińcy, oni mieli łzy w oczach. Przepraszam, ale mówiąc nie tylko o centrum, ale mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich. To daje niesłychany wiatr w żagle, buduje zobowiązanie z drugiej strony, ale chyba praca misyjna, jak się ma za plecami tak ogromne zobowiązanie, jest miła z drugiej strony, więc myślę, że przed wami również pewnego typu komfort pracy. Mam na myśli poczucie, że jesteśmy tu potrzebni, że robimy dobrą rzecz, ale na pewno łatwo nie będzie. Panie dyrektorze, dziękuję za te słowa i też tak przypomniało mi się, rozmawiałem kiedyś z polskim dziennikarzem, który wspomniał o takim zjawisku, o czymś takim jak rzeczpospolitańskość. W nawiązaniu do takich przyjaznych relacji wielonarodowościowych, które kształtują się na pewnej przestrzeni, też w odniesieniu do Rzeczypospolitej obojga narodów. I wydaje mi się, że poniekąd do takich relacji albo do takiej może świadomości teraz dochodzi. No to wprowadza pani tą rozmowę na bardzo niebezpieczne wody, bo moglibyśmy godzinami na ten temat rozmawiać. Proszę zwrócić uwagę, że świadomość narodowa nie jedna jest. Niektórzy wyrażają swoją polskość, malując sobie twarz na biało-czerwono i kibicując Adamowi Małyszowi. Inni emocjonując się Eurowizją. Jeszcze inni zanurzają się głęboko w obyczaje etnograficzne, które wcale nie stanowią, tak jak na Ukrainie, dla Ukrainy tak, a w Polsce niekoniecznie stanowią niezbędny fundament polskości. Pani tutaj opisała to od strony historycznej, które i mi jest najbliższe, ale to dlatego, że ja jestem historykiem. Myślę, że to jest ważny element tożsamości, takie historyczne spojrzenie, ale trzeba uważać, bo różne osoby różnie to przeżywają. Natomiast ja przyjmuję, że to historyczne spojrzenie jest takim, nazwę to najbardziej szlachetnym, w tym sensie, że niesie ze sobą najwięcej zobowiązań natury politycznej. Znaczy po to, żeby naród stał się zjawiskiem politycznym, żeby zaczął mieć swoje polityczne cele, wyznaczać cele sobie, ojczyźnie, to musi myśleć historycznie. Znaczy bez historii tego nie ma. No i teraz powiedziała pani, użyła pani pojęcia rzeczpospolitackość. Ja bym to skomentował na dwa sposoby. Po pierwsze, wszyscy mówią tutaj o wzajemnych winach polsko-ukraińskich. Ja już wiem, kto w Polsce by się oburzył, jak użyłem tu pojęcia wzajemne. Ale tu oczywiście nie ma pełnej symetrii. To jest jasne, że na przykład w czasie masakr, w czasie II wojny światowej, to ten niechlubny pojedynek na to, kto zabije bardziej okrutnie, kto zabije więcej, to Ukraińcy wygrali. Wygrali to oczywiście, mówię, ze smutnym przekąsem. Ale nasze polskie winy polegają na czymś innym. Iluż przyjaciół, pokazując mi swoje stare fotografie, zresztą tu z Galicji, pokazywał im fotografię pokazującą protekcjonalizm polskiego podejścia do ukraińskości. To nie jest tylko symbol. Taką fotografię też widziałem, jak ukraińska dziewczynka w stroju ludowym boso całuje polskiego pana w rękę. Ten polski protekcjonalizm to jest coś, co ludziom głęboko w sercach zostawało. I te cudzysłów wzajemne winy, one wiszą nad nami. Ale ja jestem optymistą. Wszyscy pamiętają Unię Polsko-Litewską. Ale ta Unia budowała się przez 150 lat. Wiem, że pani, no jest pani bliska historia, więc być może pani akurat ten element Unii, pierwszej Unii w krewie zna.
Ale tam bardzo ważnym elementem było nie tylko małżeństwo Jadwigi i Jagieły. Tam ważnym elementem było, uwaga, wypuszczenie polskich niewolników, których Litwini trzymali. Ile było rodzin, które czuło ból z tego powodu, że została przez Litwinów wyprowadzona córka i być może wykorzystywana tam na tej Litwie. Wyobraźmy sobie napięcia, jakie wtedy istniały. Czy dzisiaj ktokolwiek o tym pamięta? No dzisiaj to sobie możemy przypomnieć, ale czy w XVII wieku, jak wspólnie z Litwinami, z potomkami tych, którzy chwytali naszych potomków i wwozili w niewolę, czy myśmy im o tym pamiętali? Chyba nie. Więc ja myślę, że tu jestem dobrej myśli, ale co do samego pytania o rzeczpospolitackość, to ja mam niestety, mam takie przeświadczenie, że rzeczpospolitackość, czyli poczucie więzi szersze niż tylko tożsamość narodowa, polska, białoruska, ukraińska, litewska, możemy łotewską jeszcze do tego dodać, jest na tyle atrakcyjne i porywające, że nigdy nie umrze. Ale z drugiej strony jest na tyle skomplikowane, że zawsze, w każdym pokoleniu ma problem, żeby ogarnąć większą grupę ludzi. W konsekwencji pozostanie takim echem, taką tożsamością mniejszości, bo już na poziomie pragmatycznym, żeby funkcjonowało państwo demokratyczne, to ono musi być spojone jednolitą kulturą. No musielibyśmy ogromnego wysiłku dołożyć, żeby zgrać, ja już nie mówię o kulturze jeszcze litewskiej, ale choćby polską i ukraińską kulturę na pewnym poziomie tak, żebyśmy mogli funkcjonować razem. No przecież w tej chwili są różne święta. Musielibyśmy sobie podwójne te święta zdobyć, z tym byśmy się uporali. Musielibyśmy się wzajemnie języków pouczyć. Pani mi jest względnie prosto, no bo my tymi językami operujemy, polskim i ukraińskim. Ale wyobrażamy sobie teraz wprowadzenie do szkół polskich języka ukraińskiego w ilości 4 godziny w tygodniu i wymuszenie na polskich dzieciach, żeby się tego nauczyły, no bo jeśli nie, to nie będą potrafili się skontaktować ze współobywatelami. A może wyobrażamy sobie, no tak po cichu niektórzy z nas, no to może Ukraińcy się polskiego nauczą. No zaczyna się nasz polski protekcjonalizm. A może oni sobie wyobrażą coś odwrotnego? No tak też być nie może. No to należałoby z góry budować pewną symetrię. Ona wymagałaby po prostu no, rozbudowy wspólnotowego wykształcenia i jeszcze w dodatku uzgodnienia jego treści. Będziemy czytali Hajdamaków Szewczenki po polsku? No możemy zaryzykować. Znaczy niwelowanie napięć to jedno, ale my byśmy musieli jeszcze potem rozbudować treść. Innymi słowy, dołożyć dzieciom parę godzin nauki w tygodniu, żeby one były w stanie to wszystko wchłonąć. Myślę, że powinniśmy wszystko to zostawić historii, jak powie część, a Panu Bogu, jak powie druga część. Myślę, że powinniśmy się skoncentrować na tym, co nas łączyło, odbudować to bez lęku. Wydaje się, że nam już nie grozi utrata naszych kresów, myśmy je w pewnym sensie odzyskali. Ukraińcom nie grozi polonizacja, bo bycie Ukraińcem stało się teraz powodem do dumy, więc możemy się śmiało zwrócić w kierunku tego, co nas łączyło i odbudować to. Bo przez szereg dziesiątek lat, a może i wieków, to co było pomiędzy polskością i ukraińskością było brutalnie niszczone, bo było zbyt ukraińskie dla Polaków, zbyt polskie dla Ukraińców, w związku z tym stanowiło zagrożenie. Powinno być bardziej polskie z jednej, bardziej ukraińskie z drugiej. Odbudowa tej przestrzeni wspólnej, wydaje mi się, że jest to mniejsze zadanie. Jeżeli myślimy o rzeczpospolitackości, to i tak ono prowadzi do tego, a jeśli się nie uda, to i tak przyniesie dużo dobrego. Jeśli się nie uda zbudować rzeczpospolitackości. Natomiast to jest problem bardzo realny, bo wielu ludzi żyje na granicy kulturowej, realnie, w swoim życiu. Wielu Ukraińców teraz przenosząc się do Polski, realnie tą Polskę polubiło. Wiązało ją swoim sentymentem. To nie jest tylko tak, że oni przyjechali tam i tam jest, stoją kontenery na sortowane śmieci i są autostrady. Oni rzeczywiście polubili nasz kraj, mają do niego sentyment. I jest to sentyment może nie narodowy, ale jakiegoś typu sentyment tak. Przypomnę, że w polskim spisie powszechnym można było wskazywać dwie tożsamości. Jestem niemal pewien, że wielu ukraińskich Polaków, jakby dać im wybór, to by miało podwójną tożsamość. Miejmy nadzieję, że powiedzieliby, że jesteśmy Polakami, ale też Ukraińcami. Owo ale też jest absolutnie kluczowe. I wydaje mi się, że to jest też ta przestrzeń, w której się możemy poruszać względnie bezpiecznie. To znaczy budować taki ciepły sentyment do tej drugiej tożsamości. Ja uważam, że jest w pewnym sensie się uzupełniamy, rozmawiając z Ukraińcami. Często mówię, że nie jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy jak dwa kawałki puzzla pasujące do siebie z jednego obrazka. Jak je złożymy razem, to widać coś więcej. Ukraińcy z tą swoją niesłychanie rozbudowaną i rzeczywiście pociągającą kulturą ludową, która jest o wiele bardziej rozbudowana na poziomie muzycznym, na poziomie symbolicznym w ogóle od kultury polskiej. Na Ukrainie były żyźniejsze ziemie, tutaj się chłopi byli bogaci, nie wiem jak to tłumaczyć. Może to, że w okresie powstań kozackich na chwilę do chłopskiej niedoli zostało dołączone marzenie wolności, takie bardzo współczesne już. To, o czym chłopi etnie polski mogli tylko pomarzyć, to tu zobaczyli, że można być wolnym człowiekiem. Oczywiście to nie było na tym poziomie, na którym było rozbudowane szlacheckie marzenie o niezależnej republice. Ale mimo wszystko chłopi ukraińscy zdobyli w pewnym okresie świadomość polityczną, co było ewenementem w Europie. I być może stąd ta potęga ukraińskiej kultury ludowej, ale ona realnie istnieje i ona jest dla Polaków pociągająca.
przeciętny Polak zainteresowany Ukrainą, lubiący Ukrainę, interesuje się Ukrainą nie nowoczesną, tylko tą Ukrainą, jak to Ukraińcy uwielbiają mówić, szarawarną. Taką właśnie chłopska chata obrośnięta czerwoną kaliną, dziewczyna w czerwonych kodalach, w wyszywanej koszuli siedzi na progu i śpiewa dumkę. Tam mniej więcej tak wygląda stereotyp Polski i Ukrainy. Ale myślę, że Ukraińcy powinni to w pewnym sensie zaakceptować, bo to jest też ich broń. Z drugiej strony my, chyba dla Ukraińców jesteśmy oknem na zachód. My tego nie potrafimy docenić, ale te nasze miasta z rynkami, no macie tu rzeczywiście w Stanisławie trochę starej zabudowy. Piękny Lwów ze swoją starą zabudową, ale to są raczej ewenementy na Ukrainę. Tu w większości miasta nie mają jednak prawa magdeburskiego, a jak miały, to było kiedyś, było to dawno i nawet ślad po tym nie pozostał. Ukraińcy tym się zachwycają, tymi naszymi starymi miastami. Myślę, że to jest dobry prognostyk, że w pewnym sensie się uzupełniamy, że możemy sobie zaproponować różne elementy, które nie wchodzą, nie kolidują ze sobą, tak? Niby dlaczego ukraińska pieśń ludowa nie miałaby przybojowo zdobyć serc polskich? Nie niszczy to polskości. Okazało się, że komunistyczny, z czasów komunistycznych projekt takiego uludowienia polskiej tożsamości nie udał się. Myśmy to nazywali cepeliadą. Polskość została w zupełnie innym miejscu. No więc to wszystko, oprócz tego, że stawia różne wyzwania, to jest intelektualnie dosyć ciekawe, więc wracając do waszej rocznicy, no życzyłbym wam też tego, żeby to dla was było ciekawym, intelektualnym przeżyciem, obserwowanie tego, co się dzieje na linii kontaktów polsko-ukraińskich. W obchodach dziesięciolecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego uczestniczyła również deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Sawczuk, która w rozmowie z Danutą Stefanko z Radia CKPiDE i Arturem Żakiem z Radia Wnet podkreśliła znaczenie podobnych instytucji we wzmacnianiu polsko-ukraińskiej przyjaźni. Пані Оксано, яке значення Центру польської культури та європейського діалогу, також подібних громадських організацій у формуванні польсько-українських відносин, але також дружби? Ну, в першу чергу, це є історія успіху, коли в Івано-Франківську створився центр, якому одразу дали кредит довіри. Що це означає? Це означає, що центр отримав приміщення на 49 років з тим, що одразу планувалася багаторічна довгострокова культурна співпраця. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що ми повинні шукати шляхи, які допоможуть нам розвиватися. Це також пов'язано з тим, що Україна, як країна, котра бачить себе в Європі, частинкою Європейського Союзу і фактично членом НАТО, ще тоді, коли не було цих таких активних бойових дій на Україні, ще тоді в Івано-Франківську створилася така, знаєте, добра співпраця, і всі ініціативи, які були підтримані центром, вони отримували не просто, знаєте, таке добре схвалення, вони отримували підтримку і особисту участь вищих представників у цих подіях. Я переконана, що не потрібно боятися іншим головам громад створювати такі центри. Тобто, якщо ми бачимо, що є активна громада польська, яка готова працювати, їм потрібно надавати ці приміщення. Те ж саме ми зможемо показати добрий приклад сьогодні і для українців, які теж знаходяться у Польщі і теж отримують певні приміщення, де збираються і зберігають свою культуру. В цьому і є особливість демократичних країн, які ми сьогодні є, як і Україна, так і Польща. І, власне, чим краще ми один одного знаємо, тим краще і приємніше нам співпрацюється і живеться разом. Ви знаєте, в нас дуже багато переплетено спільного коріння і спільної крові. І про це не варто забувати. І завжди потрібно шукати ті, власне, шляхи того, як ми маємо взяти найкращі історії і факти минулого, задля того, щоб збудувати ще краще майбутнє. Пані Оксано, ще одне таке коротке питання, не місцеве, а на більш державному рівні. Ви сказали, що ви член польсько-української комісії співпраці. Та комісія дуже часто вона завішувала свою діяльність в минулих роках, а тепер сказала, що вона вже відновила на стабільну свою працю. На чому полягає праця цієї комісії? На початку каденції, після 2019 року в новому скликанні, і в принципі співпраця була досить непогана. Мали ми зустрічі із послом, планувалися певні обміни, депутати багато їздили. І після коронавірусу була затища. Насправді це затища було з усіма, і це, я вважаю, що це такий період, який не зовсім добре вплинув на роботу групи дружби Україна-Польща. Але в час війни можна сказати, що це найбільш інтенсивніша група. Бо чому? Ну, за відомих нам всім причин. Перше, це є активна комунікація на рівні президентів. Друге, це є активна комунікація на рівні парламентарів. Сьогодні
парламентарі між собою познайомилися такі, що раніше ми навіть один одного не зналися, бо це важливо. І третє, це є те, що відчувається, що наша група дружби повинна задати певні акценти. Це відбулося після прийняття закону щодо гарантій поляків в Україні і, відповідно, після того, як ці речі були прийняті в Польщі. Тому я сподіваюся, що ці ініціативи, наступні, до речі, буду пропонувати на нашій групі дружби, розглянути саме те, що можемо ми, народні депутати, зробити на місцях. Не всі наші українські міста мають партнерів у Польщі, але вони хочуть їх отримати. І не всі мають такі дотики співпраці. Ми можемо допомогти їх створити. Radio CKP.IDE. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wreszcie lato, czas wakacji i urlopów, a więc życzymy każdemu z Państwa, żeby był to owocny czas naładowania energii, złapania oddechu oraz spędzania czasu z rodziną i bliskimi. Do usłyszenia w Radio CKP.IDE. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.